One, two, three, to ja, cześć, wasz kolorowy, hiper, super ptak. Jestem waszym super bohaterem, kolorowym ptakiem. Jest to kanał o modzie, o urodzie, o nowinkach show biznesu, o wywiadach z gwiazdami, o tym, co jest ciekawe moim zdaniem, o jakichś fajnych miejscach. Będę w waszych łóżkach, będę w waszych lodówkach, będę w waszych głowach, będę w waszym sercu, będę wszędzie. Trzymajcie się, pa, pa! Witajcie, to ja, wasz kolorowy ptak. Dzisiaj mam inne łapki, bo tak, to sobie zrobiłam, nie? A to robią kosmetyczki, ale miałam tu odrosty, widzicie? I kurczę, no już mi się nie chciało tej drugiej robić. A sobie pomyślałam, będę oryginalna, nie? A dzisiaj będzie Q&A, oh yeah! O Jezu, jest ładna pogoda. No i tak sobie pomyślałam, że nagram jak kiedyś na zewnątrz. W środku też będę nagrywać, no ale jak jest ładna pogoda, co? Będzie o kisio, też będzie. Szykujcie się, pani Izabelo, szykuj się. Nowe nowinki będą. A teraz pytania do Q&A. Ile będzie części z kisio? Przewidziana była następna część, już jest, montujemy ją. Ale jeśli będziecie chcieli, to mogę jeszcze dograć kilka. Także... zobaczymy, kochani. Jeśli ten temat będzie się ciągnął, to możemy nagrać. Któż to wie? O wie. W jakim programie telewizyjnym chciałabym wystąpić? No teraz właśnie zamierzam iść do Talent 25 maja. Są precastingi w Warszawie na ulicy Towarowej. Także szykujcie się, wasz ptak leci do Mam Talent i zrobię tam rozpierdziel. No, będę próbować swoich sił, no taka prawda, nie? No muszę, no kurde, a kto jak nie ja, nie? Jaka jest moja wymarzona praca? Oczywiście chciałabym być aktorką, ale jednak moje serce bardziej do muzyki. Ale najbardziej to chciałabym być taką aktorką śpiewającą. Czyli w sensie, że... jakby to powiedzieć. Czyli być wokalistką na scenie normalnie, mieć wielki show, który jednocześnie na przykład moje obrazy są na przykład też, jakieś tam fajne happening, że po prostu robić na scenie taki happening, tak jak Madonna i te największe gwiazdy z Hollywood i robić po całym świecie takie happeningi. Czyli taki występ na scenie połączony z tańcem, z tancerzami, z choreografią fajną, z fajnymi elementami na scenie, z kostiumami, z moimi obrazami, bo ja maluję, nie? Bo chciałabym tak czasami też jakieś wernisaże urządzać. I co? No przede wszystkim taka główna, co mnie najbardziej tam interesuje, no to chciałabym śpiewać, wiadomo, nie? No i być aktorką i teatralną, i taką telewizyjną, nie? I w serialach, nie? Ale fajnie by było coś takiego połączyć, że na przykład często zauważyłam niektórzy aktorzy, którzy umieją śpiewać, na przykład jak grają w jakimś filmie, to naprawdę śpiewają w tym filmie. To nie jest podłożony głos. Coś takiego bym chciała. Że będę jednocześnie aktorem, a jednocześnie piosenkarzem. Czy piję? Ktoś się tam zapytał, nie? No jak piję? Bo tam było, że ile ćpasz, czy ćpasz, co ty ćpasz, czy pijesz? Nigdy nie ćpałam, jestem przeciwnikiem narkotyków całkowicie. Aczkolwiek uważam, że wszystko jest dla ludzi, tylko nie dla głupków, nie dla idiotów, nie dla małolatów. Trzeba mieć do tego łeb. Jeśli ogólnie da się do tego mieć łeb, nie? Bo to trzeba mieć naprawdę mocną psychikę. Ale jak ktoś się lubi zabawić, ma na to kasę i chce przewalić, proszę bardzo. Ale tak raz od czasu, no to nie mam nic przeciwko, nie? Ale ja osobiście nie biorę, nie? Bo mam swoje cele, ambicje, więc przeszkadzałoby mi to. Nie piję w ogóle. Biorę też lekarstwa, więc nie mogę. Znaczy, no nie wymogę trochę, ale to tak okazyjnie czasem jakieś białe wino, czerwone, słodkie. Ale ja bardzo rzadko piję, bardzo rzadko jakieś... Ja wolę szampana! Szampan ze złotem, a przepuszczany przez złoto. Albo szampan na przykład różowy, albo Dom Perignon. Albo Kruk. To jak coś chcecie taki szampan mi wysłać, to proszę taki szampan mi wysłać, no. Bo ja takie szampany tylko piję. Za 2-3 tysiące, albo za 10. Znalazłam buteleczkę lubelskiej porzeczkowej. Ja takie rzeczy nie piję, ale znalazłam pustą. To może tak ją puszczę, nie? Tak. Pokazuję, jaki mam stosunek do alkoholu. Że po prostu... O, kopnę. O, patrz, patrz, jak kopnę. Nie, ja jestem przeciwko alkoholowi. Nie lubię alkoholu, nie smakuje mi. Wierzcie co, samej mi to nie smakuje po prostu. Żadne, tak samo papierosy. Kiedyś tam podbierałam, wiadomo, nie? Podpalałam sobie. Wiadomo, każdy za młodu podpalał, nie? Ale
Wiecie co, ja mam taką psychikę mocną, że mnie nie wciąga to po prostu. Nie, samo mnie to nie rajcuje, bym to miała sama robić. W towarzystwie może czasami tam mogę sobie zapalić, czy tam troszeczkę się napić, ale ja mam jakieś swoje granice, nie? Tam kieliszeczek, czy tam coś. Co facet powie mi kupić na urodziny? Jakich facetów lubię? No jakich to już było o tym, jakich ja lubię facetów. Ogarniętych, zadbanych, z klasą, mądrych przede wszystkim, dobrych, mających dobre serce, umiejący kombinować. Zaradny musi być, mądry. A to już mówiłam, panie. No przede wszystkim mający łeb na karku i twardo stąpający po ziemi, ale jednocześnie mający swoje cele wyznaczone i dążący do tego, bo jeśli ktoś nie ma marzeń i nie dąży do nich, to tak jakby już właściwie nie żył. Najdroższa torebka. O Boże, wiecie, że nie wiem nawet. Chyba Louis Vuittona tam mam, ale ja już nawet nie wiem, ile ona kosztowała. No kosztowała trochę, około 10 tysięcy, albo 20. 20, ta bagażówka kosztowała, tak, no. Pamiętam, no. Tak. Przykupię Hermesa. Mam rękawiczki Hermesa, to wam pokażę następnym razem, bo zostałam w prezencie od chłopaka. Oryginalne. Miałam je sprzedać, ale sobie myślę tak. To są unikatowe, już pewnie takie nie, ciężko takie dostać, bo wiadomo, że Hermes, czy tam Hermes, jak tam kto woli, on po prostu, to nie jest tak, że masówka. To nie jest, wiecie, takie firmy takie, to nie jest sieciówka, że tam nam jak najwięcej ciuchów. To po prostu są tylko takie wybrane sztuki, tam nie ma dużo. Zauważcie, że w tych drogich sklepach, to tam jest bardzo mało tych ciuchów i one są tak ładnie pokładane i w ogóle ja to lubię właśnie. I ja to lubię, właśnie taki porządek, czystość, ład i lubię taką przestrzeń. I dlatego lubię może drogie marki, bo ja lubię spokój, przestrzeń, czystość i porządek, nie? Mimo, że jestem bałaganiarzem, ale takim artystycznym, nie? Można powiedzieć. No myślę, że jak będę miała pieniądze, to na pewno kupię. Nie wiem, bo z jednej strony to tak, nie wiem, czy to jest sens kupować, bo to jest bardzo droga torebka, prawie 150-100 tysięcy. Nie wiem, czy to trochę jest sens, ale jeśli będę miała tyle kasiory, to pewnie kupię, nie? Dlaczego nie? Kto bogatemu zabroni? Nie ma drogich rzeczy. Nie ma. Ludzie mówią, że to jest za drogie, czy to. Nie, nie ma za drogich. Po prostu ludzi na to nie stać. I tyle. Mówią, że coś jest za drogie. Zamiast powiedzieć szczerze, że na to mi nie stać, to mówię, bo ja nie jestem jakaś bardzo bogata, ale też nie jestem biedna. Jestem taka normalna, o. Taka pośrodku. Z kim chciałam się z Władem spotkać? Kurde, z wieloma osobami. Kurczę, z Dodą bym się chciała spotkać przede wszystkim na początku. Ojejku, no i mam dużo tych, no, autorytetów. Boże, ja jestem fanką wielu osób, naprawdę. Ciężko powiedzieć tak z jedną osobą, bo to naprawdę, jak ja mam wiele idoli, to ciężko powiedzieć. Z Marilyn Monroe już nie żyje niestety. Z Freddie Mercury już też nie żyje. To tam jeszcze? No, z kim tam? Z Madonną bym się chciała spotkać, z Britney Spears, z Marilyn Mansonem bym się chciała spotkać, z kim tam jeszcze? Bo chciałam wiedzieć, jaki jest naprawdę. Z Eminemem bym się chciała spotkać, no, bo jestem jego wielką fanką od dzieciństwa. Pamiętam, zgrywałam sobie jego płyty nawet. No, z kim tam jeszcze? No, Beyoncé, Rihanna, nie? Ogólnie te największe gwiazdy, nie? Bo to się tak nie da wymienić od tak, nie? Z polskich to lubię na przykład, no Doda lubię, Korę, ale Kora już niestety nie żyje, była super. No i lubię słuchać jej piosenek cały czas po prostu. No, uważam, że ona była taką pionierką, jeśli chodzi o polskiego rocka. Z Chylińską się chciała spotkać. Willa oczywiście z apartamentem. Jedno i drugie. Ja sobie nie chcę wybrzydzać i ja nie będę sobie odmawiać. Dlaczego nie można mieć dwóch rzeczy? Może iść na kompromis. Raz apartament, raz willa, bo jedno i drugie. Ulubiona youtuberka. W sumie wiecie co, ja tak jakoś tak nie śledzę tych youtuberek, kurczę. Jakoś tak ostatnio się żadna tak nie wyróżnia. Bo ta seksmasterka to już tak trochę odpuściła. Tak ją oglądałam wcześniej. Kurde, w sumie nie wiem, wiecie? Co tam taki był? No lubię Olfaktorię oglądać. Chociaż też nie zgadzam się z wszystkimi poglądami. Ale lubię ją oglądać, bo uważam, że to jest kanał na poziomie. Mogą mnie hejtować. Też nie podoba mi się tak, jak ją hejtują. Bo uważam, że każdy ma prawo się wypowiadać i nosić to, co chce. I żyć jak chce. O, jeszcze lubię Świat Gosi. Fajna taka, wesoła. No to lubię Olfaktory, Świat Gosi. A tak ta reszta to tak, nie wiem, kurczę, wiecie? Że tak jakoś nie, nic mi się tak nie wyróżnia ostatnio. Bo teraz od tego tyle jest, że ciężko powiedzieć. Już ja już tak na bieżąco nie oglądam tych wszystkich. Mówiłam się na zakupy z Fortissima. Nie wiem, w sumie. Może aby mnie zaprosiły. Zapłaciły. To na pewno! No to co, no to trzymajcie się, dajcie się, w kupie się miejcie i co, no i zadawajcie pytania i pozdrawiam wszystkich was, fanów przede wszystkim, a
hejterzy. One, two, three, idźcie w chuj.